Cześć. W związku z nominacją, która dotarła tutaj do nas do Krakowa ze świecia, Nice Book Challenge, przeczytam dzisiaj fragment swojej jednej z ulubionych książek, Les Brown, Live Your Dreams, Urzeczywistnienie swoje marzenia. Ze mną jest dzisiaj grupa osób, które ćwiczą regularnie. Pokażemy wam, jak można czytać książkę i ćwiczyć. Gotowi? Uwaga, góra i trzymamy. Istotne jest to, aby realizując marzenia, eliminować wszystko, co rozprasza oraz blokować autodestrukcyjne myśli. Niech wewnętrzne pragnienie zdobycia wymarzonego celu ustawi się na prostej drodze do jego osiągnięcia. Moim celem było zrzucenie wagi. Miałem wysokie ciśnienie, równie wysoki poziom cholesterolu we krwi. Kiedy jestem na diecie lub mówiąc swoim językiem, kiedy sprawuję kontrolę nad tym, co spożywam, zjawiają się małe demony, które przyjmują ster i próbują odciągać uwagę od tego, co ważne. Często zdarza mi się, że wstyd się przyznać sam i nawet pozwala. W obliczu pokus staje się jakby słaby jak dziecko. Jestem z tych, którzy uważnie ścigają skórę spieczonego kurczaka, a za chwilę pochłaniają i jedną, i drugą. Kulinarne demony potrafią być naprawdę przebiegłe. Muszę pracować na własną motywację potrzebną do tego, aby utrzymać właściwą dietę. Do niedawna, do czasu, kiedy poszedłem na występ męskiej grupy cyrkowej w tancerze, byłem pewien, że nieźle sobie z tym razem. Wytrzymać jeszcze chwilę? Zobaczyłem, jak wielkie wrażenie robiło na kobietach ich płasko mięśniowe brzuchy. Postanowiłem iść taki sam. Zobaczyłem, że kobiety na widowni nie mogą oderwać wzrok od szczupłych sylwetek tancerzy. Poczułem się zmotywowany. Wybrałem się do luksusowego sklepu sportowego, gdzie zaopatrzyłem się w najwyższej jakości teraz i buty do biegania. Wytrzymajcie jeszcze co. Do tego wszystkiego wyrzuciłem sobie ultra nowoczesną ergonomiczną poziom ławeczkę do ćwiczeń. Chcąc więc pewność, że będę z niej korzystać, umieściłem ją tuż przy łóżku, aby zaraz po przebudzeniu wykonać 3 serie po 50 powtórzeń. Nic z tego. Mój brzuch zamiast szczupłych stawał się coraz grubszy. Wyglądał przypominał bardziej mądro przyczepny niż kaloryfer. Spakowałem więc swoją ławeczkę z powrotem do pudełka i wniosłem do sklepu. Poszedłem do sprzedawcy. Chciałbym oddać sprzęt, wiedziałam, tak jak się spodziewałam. Powiedziała. Sprzedawca przyjrzał się właśnie w obrazie. Trzymajcie jeszcze chwilę. Następnie przeniósł swój wzrok na mnie, popatrzył w dół na mój brzuch, że chociaż raz próbował poćwiczyć na tym sprzęcie, zapytał? Oczywiście. Siadałem na niej codziennie i nic, odparłem. Przyznał, że nigdy wcześniej nie mieliśmy zwrotu. Pan jest pierwszy z moim sprzedawcą. Zwrócił mi pieniądze. Tak, codziennie siadałem na swojej nowej ławeczce. Powinien zapytać mnie o to, co robiłem się ze znaniem. Odpowiedź brzmiała, po prostu jadłem. Do kolejnego zadania nominuję Natalię Gocarz. Dziękuję bardzo. Okej, bardzo wam dziękuję.